ktoś się zastanawia, czy jechać do Grecji na Rodos, to polecamy oczywiście. Tak jest, bardzo polecamy wyspę Rodos, to jest super. Tak sobie dzisiaj pomyślałam, że nawet Rodos tak mnie zachęciło, że chciałabym zwiedzić inne greckie wyspy, bo w sumie byliśmy na Samos, ale na tym Samos byliśmy tak... No właśnie nie zwiedzaliśmy, byliśmy tylko w hotelu, no i też nie wiemy nawet jak tam dokładnie jest. No tak. No ale byliśmy na Samos i tak Grecja nas nie zachęciła i tak nie za bardzo byliśmy zachęceni właśnie, żeby teraz na Rodos zlecieć, no ale polecieliśmy. I dobrze zrobiliśmy, że zwiedziliśmy całą tą wyspę. Tak. I teraz zobaczymy kolejne jakieś greckie wyspy, myślę, że też chętnie. Chętnie w przyszłości. Tak. To jest jeden z niewielu hoteli, w której są polskie animacje. Aha. Bo ta pani mówiła, że w ogóle na całej wyspie Rodos było ich tylko 3 jakby polskich animatorów. O. Czyli nasz hotel. No nie wiem, jak tam jeszcze, ale tylko ich było 3 ogólnie na całej wyspie, czyli też to jest jeden z plusów, bo są polskie animacje, no bo to jednak jest plus, nie? No tak. Pani mówi po polsku do dzieci, tym bardziej, że to jest no, dużo Polaków. No właśnie, do tego w ogóle hotelu przyjeżdża dużo Polaków, to no też tak, trzeba zaznaczyć. Dlatego też jest polskie animacje są, no tak. Ale to jest fajne dla dzieci, no bo jednak małe dzieci nie każdy rozumieją po angielsku, a przynajmniej pani mówi do nich po polsku i coś tam i na przykład takie zajęcia w ciągu dnia też, bo są zajęcia takie normalnie w sezonie są od 10 do 13 to są jedne zajęcia, że można dziecko gdzieś tam coś porobić, pomalować jakieś takie rzeczy. Później jest od 15 do 17, no i później jeszcze od 20:30 tam do 21:30 chyba jest to mini disco, czyli tak w sumie 3 razy w ciągu dnia dzieci mają jakieś zajęcia, nie? Jak wygląda hotel? Hotel Filarimos Village jest naprawdę fajnym hotelem, tutaj dla dzieci basenik, dość taka płytka i też no do 1,50 m, widzicie, do 1,50 m, tutaj dla całkiem takich malutkich dzieci spoko pokoje, tutaj naprawdę wszystko jest ok, klimatyzacja w każdym, także tak to mniej więcej tutaj ta taka środkowa, centralna część tego hotelu wygląda, dużo leżaków, drugi basen, piękne tutaj krzewy, jakieś drzewka. Tutaj mamy ten drugi basen, sekundkę, piękne kwiaty nam tutaj rosną. O, tutaj mamy bar, taki snack bar, gdzie możemy sobie wziąć piwko, winko, kole, co tam chcemy, jakieś fryteczki, sałateczki, takie przekąski. Tam jest taki dość duży plac zabaw dla dzieci, jakieś tam huśtawki, tam też stoi stół z krzesełkami, tam pani, która po prostu fajnie, bo też jest właśnie polscy, jak ktoś przyjeżdża rodziną z dziećmi, to są polscy animatorzy i polskie osoby, które zajmują się dziećmi, gdzie po prostu ich tam zabawiają, tak? Czyli rodzice mogą leżeć na leżakach, a dzieci tam się bawią razem z panią, jakieś tam gry, zabawy i te sprawy. Tutaj dookoła pokoje hotelowe, leżaczki można sobie tam wynieść. Można sobie leżeć, siedzieć przed pokojem. Bezpośrednio nie trzeba tutaj na basenie. Tu pewnie w sezonie, no dzisiaj już jest 3 październik, to tutaj na środku jest zamknięty bar, ale pewnie kiedy jest dużo ludzi, po prostu środek sezonu, to na pewno ten bar też jest otwarty. No nie wiem, ale tak mi się wydaje. Na tą chwilę jest zamknięty. Okej. Tak mi się wydaje przynajmniej, że był otwarty. Nie wiem. No i tak tutaj naprawdę bardzo fajny hotel. Może służyć spokojnie jako taka, jak przed chwilą mówiłem do Doroty, jako taka baza wypadowa, czyli mieszkamy sobie tutaj, jeden dzień powiedzmy spędzamy na leżaku, drugi dzień jeździmy po wyspie, trzeci dzień leżymy na leżaku, pływamy w baseniku, pijemy drinki, czytam coś, czytamy książkę, kolejny dzień możemy znowu jeździć po wyspie, także całkiem fajny hotel pod tym względem, że przynajmniej teraz nie było tutaj bardzo drogo, patrząc na jakieś inne hotele, to gdzie indziej było dużo drożej, a myślę, że ten hotel i tak jest naprawdę bardzo fajny. Zresztą możecie sami sobie go porównać do innych hoteli. I tylko warto wziąć samochód i po prostu całą wyspę zjeździć, bo to, kurczę, przyjechać tylko tutaj na wakacje i leżeć na leżaku cały tydzień, całe 2 tygodnie i nie zobaczyć calutkiej wyspy, to naprawdę jest ogromna strata. To w ogóle bez sensu wyjazd na Rodos,
nie podróżując tutaj po prostu po tej wyspie, bo wyspa naprawdę nie jest duża. Ma około tylko 100 km z samego Koniuszka Północy na samo południe, więc 1,5 godzinki drogi samochodem i już się jest po prostu z góry na dół albo z dołu do góry. I warto, naprawdę warto przejechać jednym wybrzeżem, drugim wybrzeżem i zobaczyć północną część, południową, wschodnią, zachodnią. Jeszcze najwyżej zaraz wejdę do pokoju, pokażę Wam jeszcze tak dokładnie, jak pokój wygląda. U nas oczywiście już w ostatni dzień duży bałagan, ale pokażemy szybciutko, jak wygląda jeszcze pokój, żeby nie było. I będzie takie małe jeszcze podsumowanie na zakończenie. Filerimosa, Filerimos Village, tak się nazywa ten hotel. O, tutaj pan macha, pan nam macha, super, mili ludzie, samoloty, można sobie pooglądać, jak się jest w tym hotelu, jak latają. Niedaleko, parę kilometrów jest lotnisko, można sobie też podjechać na lotnisko i jak ktoś ma ochotę, też sobie pooglądać, jak startują, jak lądują. No, tutaj takie prywatne balkoniki. Co ważne, w hotelu mamy wypożyczalnię samochodów. Tak jak mówię, ja płaciłem 35 euro za wypożyczenie samochodu. To są w sumie ceny początkujące za najmniejsze samochody, ale spokojnie, tutaj takie, wszyscy jeżdżą takimi malutkimi, fajnymi samochodzikami. Wszędzie się można zmieścić, wszędzie można zaparkować, także lepiej nawet takim małym niż jakimś dużym, bo po prostu łatwiej tutaj po wyspie się poruszać w ten sposób, mniejszymi samochodami. Przejdę jeszcze w sumie tutaj. Przejdę. Tu jest nasz balkon, w ogóle tutaj się zatrzymałem, bo tutaj jest nasz balkon, ale chyba jest zamknięty, więc pójdę w sumie od przodu. Pójdę od przodu. Jak miałem wynajęty samochód, to parkowałem sobie albo tutaj, pod samymi drzwiami, tutaj, albo tutaj w ogóle jedną noc stał samochód. To jest nasze okno z łazienki. Tutaj właśnie jeszcze są takie pokoje. O, zobaczcie, tutaj jeszcze jest dużo różnych boisk, gdzie można pograć w koszykówkę, gdzie można pograć w piłkę. O, trawa nawet jest, ładnie sobie tutaj rośnie. Także w piłkę super, można sobie tu pograć. Tam jest kort tenisowy, właśnie bym zapomniał w ogóle o tych jeszcze atrakcjach. Także ten hotel naprawdę jest dość fajnie wyposażony. Z fajnymi pokojami, przynajmniej tutaj w tej części, gdzie my mieszkamy. Nie wiem, w sumie tam nie chodziłem po pokojach, ale te nasze pokoje są fajne. No, tutaj właśnie jest ten jeszcze plac zabaw, jakieś tam karuzele, huśtawki i właśnie to miejsce, gdzie nasze dzieci mogą się bawić pod opieką opiekuna polskiego, co ważne. Mini disco, jakieś takie różne atrakcje, atrakcje rano w wodzie, typu jakieś tam, wiecie, rozciągania, muzyka, jakieś coś też jest. Chciałem powiedzieć jedno zdanie, a wyszedł w sumie cały fajny filmik, więc zostawcie koniecznie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście. Ja zapukam do domu, zobaczymy, kto mi tu otworzy. Czy w ogóle ktoś mi otworzy? Ktoś otwiera. Ktoś otwiera. Wow. Wow. Uprzedzałem. Ostatni dzień na wyspie. Bałagan. Tak to wygląda. Internet. O, właśnie, zapomniałem o internecie. Internet ogólnie jest, ale dla takich wyjadaczy jak my, to jak taki sprzęt leży na biurku, to trochę tego internetu jest mało. Mega fajna oliwę sobie kupiliśmy. Takie wody tutaj są. Jakbyście chcieli zobaczyć, jak wygląda butelka. Śmieje, Dorota się śmieje, że jak z wodą święconą jakaś. Także tak to wygląda. No tu właśnie są moje papiery z wynajęcia samochodu. Kurde, żebyśmy czegoś nie zapomnieli. To jest taki bałagan, słuchawki, nie słuchawki, ładowarki, przedłużka, buty. Dość mocno się kurzy tutaj, także klapki możecie mieć brudne. Na komary nie chcę też wezmę. O, i można wziąć, przygotować się z czymś na komary, bo przynajmniej w tym roku podobno są zdziwieni tubelcy lokalsi, że jest tyle komarów. Ogólnie jest bardzo sucho, nie pada, jest ciągle piękna pogoda, a komarów mamy tutaj naprawdę w tym momencie bardzo dużo. I nawet widzieliście, jeszcze wrona sobie poleciała. Wrony też tutaj się znajdują. Także tak to wygląda. O, tutaj mieliśmy sobie leżaczki pod pokojem. Wejdziemy jeszcze do tej naszej łazieneczki. Takie
o, takie coś, także jest super, jest okienko, jest lusterko, jest wszystko jak ma być, jest suszarka, duże lustro. Jeszcze odnośnie internetu, to gdyby komuś było mało Wi-Fi, no to przecież jesteśmy w Europie i każdy pewnie w abonamencie ma jakiś pakiet gigabajtów internetu w Europie za free, więc ja mam około tam 7 gigabajtów w abonamencie normalnego internetu, za który nie trzeba płacić, jeśli jesteśmy tutaj w Grecji, bo Grecja w Europie, są tutaj normalne połączenia i internet też w pakiecie normalnie występuje, więc można korzystać normalnie z telefonu, dzwonić do Polski czy tutaj do kogoś bezproblemowo, bez narażania się na wysokie opłaty i tak samo z korzystania z internetu też nie narażamy się na żadne wysokie opłaty, no chyba, że nie macie nic w abonamencie, ale to i tak nawet poza abonamentem u mnie w Play jest za 1 GB internetu około 17 zł, więc tak czy śmak to nie są duże koszta, bo przypuszczam, że tak normalnie korzystając z internetu, to normalna osoba przez tydzień może wykorzystać z 1 GB, no to choćby nawet te 17 zł to nie jest dużo, ale na pewno w pakiecie coś macie. Ogólnie chyba bym zgrzeszył, gdybym nie nagrał jeszcze tutaj wieczorem tego miejsca. I gdybym nie pokazał tutaj lobby bar i miejsce właśnie, gdzie wieczorami siedzi się i się odpoczywa, tak? Po całym dniu podróżowania, podróżowania, no to właśnie później przychodzi się tutaj, bierze się coś do picia, wodę, sok, piwko, winko, cokolwiek i tutaj się odpoczywa, także tak to wygląda. Tutaj jest lobby bar, a tutaj jeszcze są takie miejsca, gdzie można... Co tam? Nie, spokojnie, no. Chciałam się odsunąć, dobrze, to jest kolega. Tu jest jeszcze takie miejsce, kilka stołów bilardowych, trochę takich różnych gierek. Pokażesz, jakie ja będę miała kulkę? No, i jeszcze MK, o, tutaj są zabaweczki, to. A teraz jeszcze MK weźmie sobie kulkę za 50 centów. No, to weź sobie, którą chcesz, no. Którą chcesz? Dawaj, obojętnie którą. No to bierz. Może dzisiaj jej wezmę to. No to dawaj, z żółtej. Z żółtej tej. No, kręć. O, teraz, no. Teraz włóż. Mhm. No i w prawo. O, tak. O, great. Mamy kulkę, która jest zapakowana. Trzeba ją jeszcze rozkleić. Naklejki. Ciekawe, jaki będzie. No. Głośno tu. No i tam jeszcze są kanapy, gdyby ktoś chciał siedzieć w środku. Tutaj się wzięło co pieniążki i to się pokazuje. Trzeba tam młotkiem wybić. No, dokładnie. I można się tam kiedyś wygrać zabawkę. No. Ja bym chciała ten zegarek. O, tutaj. Ten zegarek? Tak. To jest taki krokomierz. Mm. Mamy taką aplikację yourfitway.info, gdzie mierzymy też, korzystamy z tej aplikacji yourfitway.info. Tam sobie zakładamy konto i tam mierzymy sobie później na telefonie kroki. Także tak to wygląda. O, a tutaj pani... A, i nie trafiła w bilet. To nic. No, jakaś taka dziwna. Choinka. Choinka? No. Co, to święta? Chodź. Tutaj, o, jeszcze tak wyglądają kanapy, miejsce, gdzie można sobie siedzieć, jeśli ktoś nie chce na zewnątrz. Co? Ale, choinka. No dawaj, szybko. A jeszcze tutaj tak szybko, taki ostatni rzut ekranu na wejście i wyjście z hotelu. W sumie mówiłem wcześniej, że można to zobaczyć na pierwszym filmie, ale jeszcze tutaj to pokażę, bo wygląda to dość fajnie. Tutaj ominiemy Państwa. O, bo w sumie kiedy nagrywałem pierwszy film, to ta restauracja była zamknięta, teraz jest otwarta. Tutaj jest ten bar otwarty tylko wieczorem. Tak, ten bar jest otwarty tylko wieczorem. On się zaczyna o 9 gdzieś. A może troszkę wcześniej. Troszkę wcześniej, bo jeszcze nie ma 9, a już jest otwarty. Także... No, także tutaj są baseny, restauracja.
piękne wejście. I moja kuleczka lobby z choinką. I kuleczka z choinką. Właśnie. My już po kolacji. Jutro wracamy. O 6.30 mamy wylot, więc rano wcześniej musimy... Nie, na wylot, tylko tu zebranie mamy o 6.30, wylot chyba o 9.30. 3 godziny wcześniej ruszamy z hotelu. Choć na lotnisko stąd mamy, no, może 10 minut. Tutaj wczoraj w ogóle był chyba przylot i mnóstwo ludzi przyjechało do tego hotelu. No. Tak, była cała stąd kolejka do tych drzwi. No, dokładnie. I nawet z tych drzwi tam była jeszcze kolejka. Bo, tak, bo robili check-in. Tak jest. To już chyba ostatnie miejsce, które muszę nagrać. O, dzisiaj jest tutaj ciemno i już cicho. Właśnie też się dowiedziałem, że 11 października zamykają ten hotel już tak na 100%. 11 października do kwietnia hotel będzie zamknięty. A tutaj jest jeszcze takie miejsce, cholera, nie widać, już ciemno jest. Tu jest jeszcze takie, tu jest jeszcze takie miejsce, gdzie ogólnie się świeci światło u góry, gdzie jest pełno ludzi. Jest mini disco, jest jakieś tam... A, w niedzielę jest wolne. No tak, w niedzielę jest wolne, ale w tygodniu są tutaj imprezy takie rozrywkowe dla dzieci z polskimi animatorami, ale nie tylko z polskimi. No i są tutaj takie różne organizowane rzeczy. Kurde, zapomniałem, sing a song. O Jezus, no zapomniałem. No ale są tutaj różne atrakcje, tak? Jakieś występy, niewystępy. To jest też takie miejsce właśnie... przy hotelu, no w ogóle w samym środku hotelu, tutaj takie coś właśnie jeszcze jest. Hotel oświetlony, my idziemy tu w prawą stronę. Ej, ja idę jeszcze w lewo, dobra? Tamtędy przyjdę. A, to dobra, ja tamtędy przyjdę. Normalnie, tylko chcę jeszcze pokazać wieczorem. Chodź. Dobra, to chodź. Pokażemy tylko jeszcze wieczorem, jak jest podświetlony basen, co nie? Pokażemy, jest, jak jest super. Jest super. Nawet nie pokazałeś, albo i pokazałeś w jednym filmie basen, który mamy hotelowy. Pokazałem dzisiaj, wiesz, przed chwilą, jak nagrywałem. Znaczy, jak jeszcze było słońce, jak było, ale jeszcze jasno. Z wiadrem? Pokazałem cały tutaj. Przeszedłem. Ten z wiadrem? Nie, ten z wiadrem pokazałem kiedyś w filmie, na pierwszym filmie, jaki nagrałem na RODOS, który już jest w internecie. O, od chyba wczoraj. Pokażemy. No ale już to wszystko pokazywałem. Właśnie teraz tylko jeszcze chciałem pokazać nocą. Jak ładnie jest tutaj podświetlone. Tu są właśnie nasze pokoje. Co tam? Tu są plany, które na przykład będzie. Czyli to jest... mini disco. No, mini. Każdego dnia o 20.30. Oprócz niedzieli. Mamy... O karaoke, tego słowa mi przed chwilą brakowało. Powiedziałem sing a song, a chodziło mi o karaoke. Chodziło mi o karaoke, tylko właśnie zapomniałem tego słowa. No, a my na jej jeszcze nigdy nie byliśmy. No na tym nie byliśmy, ale byliśmy na różnych występach, nie? No. Właśnie tutaj jest mini, tu jest snack bar. I tutaj też są piłkarzyki, tutaj też jest bilard. Jeszcze też tego w sumie nie pokazywałem. Jest tutaj dużo fajnych rzeczy ogólnie. Filerimos Village jest fajnym hotelem. Taki basen, znaczy w ogóle tutaj jest basen... aż do 3 metrów od jednego tam, tak, był. Od jednego do 3 metrów. Od jadalni. No, a tutaj najgłębiej jest 3 metry, ale to chyba w tym właśnie koło jadalni, tak, no. tam, bo tutaj aż 3 metrów nie ma w tym basenie. 2,50. No, tu jest najgłębiej 2,50. A mostem przejdźmy. Dobra, to idźmy mostem. Tutaj jest maksymalnie 1,50 m. To taki dla takich dzieci jak ty. Tam jest dla dzidziutków, pokażemy jeszcze ile, Emma mówi. O. Okay. A w ogóle, bo przed chwilą się mnie pytał pan na Instagramie. Co? I mnóstwo kotów, bo to jest wyspa kotów i osłów. Właśnie, wyspa kotów i osłów. Ja bym jeszcze powiedział, że tych kóz, co w górach. I w ogóle wszędzie są te kozy. Łażą po ulicy. 60 cm. O, tu jeszcze jest 60 cm, taki brodzik się nazywa. Kids only. Kids only, czyli ja tylko dla to dzieci. Ty masz doto, no widzisz? Ale właśnie jeszcze tylko bym chciał powiedzieć, że przed chwilą się pan pytał mnie na Instagramie, czy można tutaj obecnie, czyli 3 październik, chodzić w krótkim rękawku. No to mówię, że tak, że można.
Jesteśmy w krótkim rękawku. Ema też jest w krótkim rękawku. Ma nawet krótką spódniczkę. Chodzi na bosaka. Nawet nasze się. No, chodzi w tych, w klapkach. Ja cały czas w ogóle nie zakładam ani sandałów, ani adidasów. Ani adidasów, przetłumaczę. Tylko powiem jeszcze, jak się tutaj w tej wodzie byłam kilka dni, całymi dniami i już się przeziębiłam. No, przeziębiła się, bo... Tylko z tej wody, bo ta woda w basenie jest zimniejsza niż w morzu. Mamy, powiedzmy, 1 października, czyli zaczął się październik. Woda w basenach jest zimniejsza niż w morzu. W morzu jest cieplejsza, ale... Jak w prysznicu. No, jak w prysznicu, dokładnie. W morzu jest bardzo ciepła, ale ogólnie... I tutaj możemy jeszcze dotknąć i powiedzieć... Nie, już się nie mocz. Nie dotknij. Co? No dotknij sam, bo nie wiem co. No taka teraz od ciebie jest ciepła, ale... Czekaj, dotknę, sam jeszcze sprawdzę. No, jest zimniejsza trochę niż w morzu. Nie dużo, ale trochę zimniejsza. Ale są takie morze, których jest nawet odrobinka zimniejsza od basenu. No. W Chorwacji było tak trochę w czerwcu jeszcze morze zimne. To tutaj w październiku na pewno jest cieplejsze niż w Chorwacji końcówką maja. No i jeszcze chciałam powiedzieć, że nie wiem, czy tu morze jest bardziej słone niż w Chorwacji, ale jak się wychodzi z wody do kolan, to ma się całe nogi z soli. Aha. No. O, a tutaj jeszcze taka pani siedzi często. I obserwuję, co tu się dzieje, pilnuje basenu. I pod tymi kamykami jest kupa kotów. kupa kotów jest pod tymi kamieniami, więc uważajcie, jak przyjedziecie do Filerimos Village, to jak tu będziecie w 720 pokoju, to tu uważajcie na te kamienie i na tą kupę kota. Chyba, że ktoś przyjdzie i je wcześniej postrząta. Weźmie i dotknie to i będzie kup. Jeszcze tu przyniosłyśmy leżaki no. W każdym pokoju, albo koło każdego jest jakieś takie drzewo. A, fajne. Ma takie różowe kwiaty, ładne. I tutaj koło tego jest blisko taka restauracja. Nie pamiętam, jak chińska, nazywa. Taka no. Chińska, tajska, no. I jeszcze jest blisko market, no i na dodatek jest sklep z jakimiś pączkami, naleśniki, ciasta, lody. No, to Filerimos jest nawet dość tak fajnie usytuowane. Można właśnie iść sobie na pączki, też trochę na kawkę. Palm. Też jest dużo palm. Też jest dużo palm. Tam jest tak. No jest fajnie. I tam jeszcze, nie wiem czy tam jest, ale na basenie jest taki, i tam są takie mostki i tam jest jakaś taka budka, ale tam chyba nigdy nie był otwarty ten bar. No ja przypuszczam, że właśnie był w sezonie tylko otwarty. No. Czyli powiedzmy jakiś tam czerwiec, lipiec, sierpień, może wrzesień, ale w sumie myśmy już jeszcze byli we wrześniu, to już był zamknięty. No nie wiem, może był otwarty, może nie. Wydawało mi się, że był, ale jak ale poszedłem było. Tam, to tak dość bardzo brudno było. No jakby... tam nie było, ja tam się bawiłam, w pierwszy dzień tam trochę pochodziłam i tam był zamknięty. No właśnie. Więc tam jest tylko otwarty w sezonie, tam jest też bar, można coś zjeść, tam, no czasami są takie same, a czasami nie. Czyli... Tosty, jakieś frytki, makaron. Takie tam... różne rzeczy można stąd zjeść, w snack barze. Lody nawet były. No, i w bar od 12 do 17. Nie, od 11. Albo nawet od 10. W sezonie od 10. Od 12 teraz. I tutaj... Lody od 14. No, lody od 14, ale ogólnie snack bar otwarty wcześniej. Są takie napoje, jest pomieszany czerwony z niebieskim, niebieski takie i soki. Czerwony. No. Takie soki. Ale to nie jest sok. Takie napoje i jest gazowane jak są te dwa wymieszane, takie bardziej gazowane. No, no właśnie. No i takie to są właśnie fajne rzeczy, nie? Uważaj, I nie depnij w tą kupę. Dobra, łapka w górę, subskrypcja. I za niedługo i nawet chyba jeszcze dzisiaj będzie wylot, więc mamy bułeczki. Właśnie, chcieliśmy sobie po bułeczce i po bananku i na wylot. Bo my jutro o 6:30 mamy zbiórkę przed hotelem, więc śniadanie już nie będziemy jeść. Więc gdyby ktoś zgłodniał i zaczęło komuś burczeć w brzuchu, to... Ale ogólnie jest tak, że nie ma jakichś problemów z wyjściem, z jedzeniem. Bo wiesz, nie, w właśnie, hotelach o, tak. Jest tak, że no. Robią problemy, że nie można wyjść, że coś tam. Tutaj, no tutaj, mimo właśnie. Że trzeba mieć rękawiczki i maski i coś tam, ale można sobie wziąć i wynieść do pokoju, że nie ma z tym problemu, nie? Tak, tak. No i... A czekaj, jeszcze tylko powiem, że nie ma w pokojach chyba czajnika ani kawy. A,
O. A tak jak ktoś by chciał sobie rano wstać, zrobić kawę, no to sobie nie zrobi, musi się od razu na śniadanie. Mhm. No i tam na śniadanie musi mieć maskę i rękawiczki. No to w dzisiejszych czasach, ale tak, to teraz, jakby ale ogólnie, no pomijamy to, te czasy. Tak. No, no to nie ma w pokoju. W pokoju nie ma czajnika i nie ma kawy ani herbaty. Jest taki mały bar i tam są różne takie gry, granie w jakieś różne rzeczy i czarne koty, które tam chodzą. Chciałam tylko powiedzieć, że minus jest taki, że nie dają żelu do kąpania i o, właśnie. Tak, dali takie małe miniaturki w pierwszy dzień i tak tego nie uzupełniają. Taki. Właśnie. I to wody jest ważne. Też nie uzupełniają. Właśnie. Taki. Wodę trzeba sobie kupić. No i nawet właśnie tam na jadalni nie można wziąć swojej butelki jakiejś i tam napełnić. Tak, czyli właśnie na jadalni można się napić, ale nie tak można. Nie można brać niby ze sobą, ale gdzieś tam na butelkach. Tam z tamtego baru można brać rano wodę i wlewać do swojej butelki. Tak, jak się ma. No, jak się ma, ale właśnie. Ale to jest dość ważne i takie dziwne, jest rzadkość, no tak właśnie. Żeby nie było żelu na przykład i szamponu do kąpania. Jeszcze balsam to nie każdy jest w hotelu, ale no żel do mycia i no szampon właśnie to jest w każdym praktycznie. No właśnie. Albo jest taki na przykład, wiesz, że uzupełniają, albo przynoszą, a tutaj tak przyniesie no takie nawet maleńkie, tam musimy tak przerywać. Tak jak w takim zwykłym hotelu, nie? Takim tak, przyniesie tak jakby, jak się przychodzi hotelowym na jedną noc tak, na przykład, no, dokładnie. No to takie maleńkie są jakby próbki, A to było ważne właśnie. Nie uzupełniali, a tutaj nic. No. To jest minus, taki duży. No minus, duży. Brak wody i brak żelu do kąpania to jest duży minus, bo musieliśmy sobie kupić. No a tym bardziej mówię, że jesteśmy all inclusive, tak? Jesteśmy all inclusive, a najważniejsza rzecz woda i nie ma. No można, oczywiście, można iść do stołówki, można się napić i coś tam. No w pierwszy dzień też jest butelka, no ale później już nie uzupełniają. Chyba, że w sezonie może uzupełniali, nie wiem, ale teraz to bez sensu. Proszę. Akurat jest blisko sklep, o którym mówiłam. No jest blisko. Market, tak się nazywa i tam można sobie kupić po prostu wodę. No właśnie. Ale oni tutaj nie uzupełniają i na przykład jest, no chyba to mówiłam, znaczy i mówiłam, ale to jest mnóstwo kotów, które przychodzą tutaj na nasz balkon, gdzieś tam chodzą, siadają na krzesło. Mama rozłożyła ręcznik i potem kot, no to usiadł i się rozłożył tam, a mama sobie rozłożyła, żeby nie kuło jej takie krzesło. No właśnie. Lepiej nie karmić tych kotów, bo później robią kupę. No właśnie, przychodzą. No tak jak tu. Znaczy pod balkon. Chodzi o to, że na przykład my karmiliśmy i one później tu siedziały i właśnie robiły kupę. Akurat tylko w tym miejscu najbardziej siadały i robiły kupę. I teraz to jest przykryte kamieniami, żeby nie stawać. No i tyle. No i pozdrawiamy i do zobaczenia z Portugalii, później z Tajlandii, później jeszcze skądś. Tak właśnie. A teraz z Grecji. Z wyspy Rodos. Tak jest.